Cześć Wam, nazywam się Piotr Lalowski i jestem studentem Wydziału Żywienie Człowieka na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności. Nasz wydział charakteryzuje się nie tylko wyspecjalizowaną kadrą złożoną z jednych z najlepszych naukowców oraz dydaktyków z zakresu nauki o żywieniu i żywności w Polsce, ale również świetnym personelem technicznym oraz oczywiście studentami, z którymi jak myślę zwiążecie się przyjaźnią na całe życie. Na naszym wydziale prowadzone są trzy kierunki studiów. Żywienie człowieka i ocena żywności, dietetyka oraz gastronomia i hotelarstwo. Zajęcia na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności prowadzone są zarówno w sposób teoretyczny, jak i praktyczny. Zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w nowoczesnych laboratoriach badawczych, w których prowadzone są takie przedmioty jak chemia żywności, analiza żywności, a także analiza sensoryczna. Przedmioty praktyczne prowadzone są również w salach technologicznych, w których poprzez wykorzystywanie technologii przygotowywania produktów oraz potraw uczycie się dokładnej oceny ich jakości. Wśród moich ulubionych przedmiotów na studiach znalazły się m.in. mikrobiologia żywności oraz mikrobiom człowieka. Na przedmiotach tych mogłem dowiedzieć się m.in. tego, w jaki sposób minimalizować ryzyko zakażenia mikrobiologicznego żywności, a także jak istotną rolę odgrywa mikrobiota jelitowa w ogólnym funkcjonowaniu organizmu. W przypadku, jeśli chcielibyście poszerzyć perspektywy swojego rozwoju, macie również możliwość dołączenia do kół naukowych, w których możecie realizować swoje własne projekty badawcze. Wyniki z tych badań możecie prezentować na konferencjach naukowych, a także w czasopismach naukowych. Wykonywanie własnych badań naukowych jest również istotną kartą przetargową w staraniach o Waszą przyszłą pracę. A teraz chciałbym zaprosić Was do wysłuchania moich kolegów i koleżanek, którzy przedstawią Wam swoje badania, a także wrażenia z studiowania na naszym wydziale. Cześć, nazywam się Patryk, jestem studentem studiów magisterskich na kierunku żywienie człowieka i cena żywności. Znajdujemy się właśnie w laboratorium mikrobiologicznym, gdzie przygotowuję swoją pracę magisterską. Umiejętności na przedmiotach praktycznych, o których wcześniej wspomniał Piotrek, a także działalność dodatkowa w ramach działalności Koła Naukowego Żywieniowców pozwoliły mi na opublikowanie kilku artykułów wraz z pracownikami Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka oraz na wystąpieniach na licznych konferencjach naukowych. Umiejętności, które zdobyłem podczas studiów, zaowocowały odbyciem wielu stażów w instytucjach badawczych, a także w tym momencie na pracę w zawodzie w laboratorium mikrobiologicznym żywności. Hi, my name is Maria Clara. I'm come from Portugal. I study University of Porto and I choose the Faculty of Human Nutrition because it is one university with good climate, good laboratories, technologies, good persons, good teacher, and I'm loving so much this university. Cześć, nazywam się Oliwia Procyk i jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku żywienia człowieka i ocena żywności. Aktualnie znajduję się w Turcji, w mieście Eskişehir, gdzie odbywam swój staż z programu Erasmus+. Studiowanie na Wydziale Żywienia Człowieka daje możliwość rozwoju nie tylko w Polsce, ale również za granicą. A więc wszystkie osoby, które interesują się żywieniem człowieka, serdecznie zachęcam do rozpoczęcia studiów na SGJW, na Wydziale Żywienia Człowieka, a w przyszłości, jeżeli nada się taka okazja, również skorzystania z programu Erasmus+. Cześć, nazywam się Monika Wroniszewska i jestem absolwentką kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności na Wydziale Żywienia Człowieka. To tutaj spędziłam cudownych 5 lat, w czasie których razem z cudownymi wykładowcami miałam okazję wdrażać w życie tak szalone pomysły, jak majonez wegański lub napój ze świerszcza. To tutaj również mogłam wyjeżdżać na fajne wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus lub pracy w międzynarodowych organizacjach studenckich ISN Polska i IAS. A dzisiaj już nie jako student, ale jako doświadczony pracownik mogę przyjść i podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym. Serdecznie zapraszam Was do studiów na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności. Cześć, nazywam się Marcin Kruk, jestem doktorantem, a swoje studia skończyłem tutaj, na Wydziale Żywienia Człowieka. Obecnie realizuję swoją pracę doktorską, która skupia się nad zagospodarowaniem odpadów żywnościowych, czyli tak naprawdę szukam możliwości,
w jaki sposób ludzie w przyszłości będą mogli użyć tego, co powstaje przy okazji produkowania całej ilości żywności, którą mamy na rynku. A to, czego się nauczyłem i to, co właściwie robię tutaj na tych studiach doktoranckich, ta wiedza przyszła do mnie z tego wydziału, z tego miejsca. No i teraz tutaj jestem. Staram się w przyszłości pomóc ludziom i mam nadzieję, że ten wydział zaszczepi w Was tę samą pasję, jaką i mi dał. Przed chwilą mieliśmy okazję do wysłuchania wypowiedzi naszych studentów i absolwentów. Dowiedzieliście się z nich o specyfice studiowania na Wydziale Żywienia Człowieka, a także o możliwości rozwoju zawodowo-naukowego. Nazywam się Alicja Ponder i jestem absolwentką tego wydziału, a po studiach doktoranckich pracownikiem. Studia tutaj to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim wiedzy praktycznej. Dowiecie się, jak zbilansować prawidłowo dietę, jak zaprojektować produkt spożywczy, dokonacie oceny jakości żywności, a także wykonacie wiele ciekawych eksperymentów laboratoryjnych. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiowania będziecie mogli podjąć zatrudnienie w wielu placówkach dydaktycznych, placówkach badawczych, instytucjach naukowych, a także instytucjach kontrolujących jakość żywności, firmach spożywczych i poradniach żywieniowych i dietetycznych. Jeżeli chcecie dostać się na nasz wydział, podczas matury wybierzcie biologię lub chemię lub matematykę. A teraz zachęcam Was do wysłuchania wypowiedzi jednego z naszych wykładowców, pani doktor habilitowanej Anny Harton o diecie planetarnej. Informacje te przydadzą Wam się w życiu codziennym, a także pomogą przygotować do matury. Widzimy się na naszym wydziale. Dzień dobry. Dzisiaj podyskutujemy o diecie planetarnej. Z czym Wam się ta dieta kojarzy? Ja na przykład kojarzę się z dietą przyjazną dla planety. Świetne skojarzenie. Dobrze, że Kamil o tym wspomniał, bo mi kojarzy się z niemarnowaniem żywności. Super. Mnie na przykład z większym spożyciem owoców i warzyw. Świetnie. Mnie się kojarzy z mniejszym spożyciem mięsa. I nawiązując do Kingi, mi się chyba kojarzy ze zmniejszonym śladem węglowym. Świetnie. Macie bardzo dobre skojarzenia. Spróbujmy rozwinąć może te kwestie. Zacznijmy od marnowania żywności. Właśnie czytałam przed warsztatami i dane wykazują, że każdego roku marnuje się na świecie około 1 miliarda 300 milionów ton żywności. A zna Pani takie dane dla Polski? To jest około 5 milionów ton żywności rocznie. Zobaczcie, z jednej strony na świecie marnuje się tak dużo żywności, a z drugiej strony tak dużo osób głoduje. Mamy statystyki, które dowodzą, że 800 milionów ludzi na całym świecie głoduje i jest niedożywionych. Czy są jakieś pomysły na niemarnowanie żywności? Co możemy zrobić? Ja na przykład chodzę na zakupy na jedzonym i robię listę. Świetnie. Ja układam produkty żywnościowe w lodówce pod względem ich terminu przydatności. Super. Z dietą planetarną kojarzyło się jeszcze... zwiększona ilość owoców i warzyw. Tak, i właśnie najnowsze zalecenia mówią o tym, że przynajmniej połowa naszego talerza to powinny być właśnie te owoce i warzywa. Oraz zalecane jest kupowanie lokalnych produktów, które są bliżej naszego miejsca zamieszkania, przez co zmniejszamy straty podczas transportu. I właśnie te zalecenia bardzo dobrze wpisują się w dietę planetarną, bo często, zobaczcie, brakuje w naszych dietach warzyw i owoców i dobrze, abyśmy pamiętali, żeby tych produktów było więcej. Z dietą planetarną kojarzyło się jeszcze mniej mięsa. Ja uważam, że produkcja mięsa jest szczególnie szkodliwa dla zdrowia planety, jak i ludzi. Mówimy tu głównie o mięsie czerwonym, jak i również przetworzonym. Uważam, że te produkty są mniej zdrowe niż pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego. Świetnie. Co nam się jeszcze kojarzyło? Ślad węglowy. Tak. I dlaczego? Bo na każdym etapie produkcji żywności istnieje
emisję gazów cieplarnianych i można to zmierzyć za pomocą śladu węglowego, ponieważ jest to suma emitowanego dwutlenku węgla i pozostałych gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu. Ale właśnie jeszcze podczas produkcji żywności zużywa się dużo wody, ale nie wiem, czy można to zmierzyć. To bardzo dobre skojarzenie. Tutaj mówimy o śladzie wodnym. Nie wiem, czy wiecie, że podczas produkcji 1 kg wołowiny zużywane jest 15 tysięcy litrów wody. Widzę, że świetnie przygotowaliście się na nasze dzisiejsze spotkanie, jednak chciałabym teraz to wszystko usystematyzować i podsumować. Dieta planetarna to dieta, która oparta jest w 80% na produktach pochodzenia roślinnego. Największy udział w tej diecie stanowią warzywa i owoce. Spory udział mają też rośliny strączkowe. To bardzo cenne źródło białka pochodzenia roślinnego. W roślinach strączkowych znajdziemy też wiele cennych witamin i składników mineralnych, jak również dużo błonnika, którego często brakuje w zwyczajowych dietach. Również w diecie planetarnej obecne są orzechy. To bardzo dobry pomysł na przekąskę. W diecie planetarnej jest stosunkowo mały udział produktów pochodzenia zwierzęcego. Stąd podkreśla się, jest to podstawa tej diety, ograniczenie spożycia mięsa. Taka dieta, ten model żywienia jest dobrym pomysłem dla wszystkich osób zdrowych, jak również dzieci powyżej 2 roku życia. Są badania, które wskazują, że ten model żywienia jest dobry w profilaktyce różnych chorób dietozależnych. Podsumowując całość, zwracam uwagę, że w diecie planetarnej należy ograniczać spożywanie czerwonego mięsa na korzyść innych źródeł białka. Również trzeba dbać o różnorodność na talerzu. Nie może zabraknąć żadnych grup produktów. Również trzeba pamiętać, aby jeść dużo warzyw i owoców. Najlepiej pół talerza w każdym posiłku. Pamiętajmy też, aby wybierać produkty zbożowe pełnoziarniste. To świetne źródło błonnika. Z drugiej strony w diecie planetarnej podkreśla się, aby jeść mniej żywności wysoko przetworzonej. Ta żywność często obfituje w tłuszcz, również w cukry i sól. To nie są korzystne, zwłaszcza w nadmiarze, składniki dla naszego zdrowia. Pamiętamy też, aby wybierać odpowiednie napoje. I w diecie planetarnej podkreśla się szczególnie picie wody. Takim wyborem może być też woda z kranu. W diecie planetarnej podkreśla się kupowanie produktów z głową, czyli odpowiednie planowanie zakupów, jak również niemarnowanie żywności. Kupując produkty, warto czytać opakowanie czy informacje zawarte na opakowaniu, czyli etykietę. Tam znajdziemy informacje na temat terminu, daty przydatności do spożycia. I na koniec pamiętamy też o opakowaniach. W diecie planetarnej podkreśla się, aby unikać niepotrzebnych opakowań. Kupując produkty spożywcze, zwróćmy uwagę na opakowania tych produktów i wybierajmy te, które mają naturalne opakowania. Tak właśnie wyglądają nasze zajęcia. Są bardzo praktyczne, śledzimy najnowsze trendy i podejmujemy bieżące modne tematy. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z żywieniem człowieka, oceną żywności, jakością żywności i elementy dietetyki, zapraszamy do nas na studia, na Wydział Żywienia Człowieka.